czym będę mówić, może to z tytułu referatu nie wynika, ale też będzie teorią grafów, czyli to, o czym mówił przed chwilą Andrzej. Natomiast w odróżnieniu od Andrzeja, no ja nie jestem specjalistą, natomiast bardzo mnie ta tematyka interesuje. Trochę też tego studentów uczę od czasu do czasu, więc lubię też o tym opowiadać, bo to jest bardzo przyjemne do opowiadania. To jest dużo przyjemniejsze do opowiadania w stosunku do tego, czym się na co dzień zajmuję naukowo. Więc postanowiłem też o czymś podobnym powiedzieć, też o teorii grafów, ale pod innym kątem w stosunku do tego, o czym mówił Andrzej. No dobrze, więc zacznijmy od takiego dość prostego pytania. Wyobraźmy sobie, że mamy pewne przyjęcie. Na to przyjęcie przyszło dokładnie 5 osób. No i pytamy się, czy wśród tych 5 osób zawsze można znaleźć pewne 3, które albo są wszystkie wzajemnie znajomymi, wszystkie się wzajemnie znają, wszystkie te 3 osoby, albo są wzajemnie nieznajomymi, czyli żadne 2 osoby z tych 3 nie znają się. Czyli pytamy się, czy istnieją takie kliki albo znajomych, albo nieznajomych. No i tu przy 5 osobach dość łatwo można sobie z tym poradzić, po prostu rozważając pewne przykłady. Więc wyobraźmy sobie, że to jest te 5 osób, każda kropka oznacza jedną osobę i wyobraźmy sobie, że te kropki połączymy krawędziami, czyli powstaje nam tak zwany graf pełny o 5 wierzchołkach. No i teraz, jeżeli 2 osoby będą się znały, to krawędź pokolorujemy kolorem czerwonym. Więc powiedzmy, że te 2 osoby tutaj się znają, więc tę krawędź kolorujemy na czerwono. Jeżeli 2 osoby się nie będą znały, to pokolorujemy tę krawędź na niebiesko, czyli na przykład te 2 osoby się nie znają. Także cały graf w ten sposób kolorujemy, zaznaczając, które osoby się znają, a które się nie znają. Tak? Jakieś tam kolorowanie grafu nam powstaje. Przez kolorowanie grafu rozumiem w tym przypadku kolorowanie krawędzi tego grafu na 2 kolory, czerwony i niebieski. Czerwony to jest znajomość, niebieski to jest nieznajomość. No i tutaj można zobaczyć, że przy takich połączeniach, przy takich znajomościach znajdą się 3 osoby, które się wzajemnie znają, są znajomymi. To będą te 3 osoby, ta, ta i ta. Tak powstaje nam taki czerwony trójkąt. Jeśli taki trójkąt powstał, to znaczy, że mamy właśnie trójkę znajomych, wzajemnych. Wszyscy się wzajemnie znają. Dobra? Ale oczywiście no, te połączenia też mogą być inne, te znajomości mogą być inne. No i nie trudno wymyślić takie kolorowanie, czy takie znajomości, w których tych znajomych 3 albo nieznajomych 3 nie ma. Zauważmy, że jeżeli te połączenia są narysowane w ten sposób, to nie ma ani trójki znajomych, ani trójki nieznajomych. Za każdym razem brakuje tej trzeciej krawędzi do trójkąta, prawda? Chodzi mi oczywiście o trójkąty takie oparte na tych kropkach. Tutaj wiadomo, jest jakiś tam trójkąt, ale to nie o to chodzi, to nie chodzi nam o jakąś geometryczność, tylko o te połączenia między wierzchołkami, między konkretnymi osobami. Więc odpowiedź na to pytanie jest negatywna. Nie, dla 5 osób, jeżeli nie mówimy nic o tym, jakie te połączenia są, jakie te znajomości są, nie mamy pewności, że w grupie 5 osób znajdziemy albo 3 znajomych, albo 3 nieznajomych, wzajemnych nieznajomych. Dobra? No to spróbujmy rozważyć ten sam problem, ale dla 6 osób. Tak? Zwiększamy jedną osobę. No i tutaj spróbuję uzasadnić, że już dla 6 osób zawsze odpowiedź będzie pozytywna, to znaczy zawsze w grupie 6 osób znajdziemy takie 3, które się wzajemnie znają, albo takie 3, które się wzajemnie nie znają. Więc jak to uzasadnić króciutko? Więc wybierzmy sobie dowolną osobę. Niech to będzie na przykład ta osoba tutaj na górze, najbardziej na górze. No i zwróćmy uwagę, że pozostałych osób poza tą jedną jest 5. No i ta jedna wybrana osoba, ta na górze, może każdą z tych 5 pozostałych znać albo nie znać. Ale ważne jest to, że wśród tych pozostałych osób będzie albo co najmniej 3 znajomych tej jednej osoby, albo 3 nieznajomych. Tak? Czy będą co najmniej 3 osoby takie, których ta osoba nie zna. Z czego to wynika? No, mamy 5 znajomych, znaczy mamy 5 potencjalnych znajomych bądź nieznajomych. No, więc gdyby było co najwyżej 2 znajomych i co najwyżej 2 nieznajomych, no to co by się stało z tą 5 osobą? No, byłaby ani znajomym, ani nieznajomym. Więc nie może tak być. Wśród tych 5 osób musi być albo co najmniej 3 znajomych, albo co najmniej 3 nieznajomych. Nie wiemy, która z opcji zajdzie, ale jedna z nich na pewno zajdzie. Więc załóżmy, powiedzmy, że ta jedna osoba na górze ma przynajmniej 3 znajomych wśród tych 5 pozostałych. No i powiedzmy, że to są te 3, ta, ta i ta. Dobra? I załóżmy, że te 3 osoby zna ta jedna na górze. No co dalej? Jak tutaj pokazać, że jest ta trójka, bo na razie jej nigdzie nie widać. Ale teraz rozważmy sobie te 3 osoby, które są znajomymi tej jednej na górze. Tak? Rozważmy sobie potencjalne powiązania między tymi osobami. Te osoby mogą się znać, mogą się nie znać, nie wiemy tego. Więc
spróbujmy rozważyć parę przypadków. Więc po pierwsze zauważmy, że gdyby którakolwiek z par wśród tych osób, którekolwiek dwie osoby wśród tych trzech znały się, to powstanie nam trójkąt. Zobaczmy, że gdyby na przykład te dwie osoby się znały, to powstanie taki trójkąt. Tak? Jeśli te dwie osoby by się znały, to powstałby tutaj trójkąt. Tak więc, jeżeli którekolwiek z tych czarnych przerywanych połączeń będzie czerwone, to znajdziemy trójkąt. Tak? To będzie na przykład to połączenie. Te trzy osoby będą się wzajemnie znały. Tak? Czyli jeżeli którekolwiek dwie z tych trzech się znają, trójkąt jest. Tak? No dobrze, no to co jest w przypadku, kiedy tutaj żadne dwie osoby z tych trzech się nie znają? Ano wtedy znajdujemy nieznajomych, bo skoro żadne dwie się nie znają, to wszystkie te połączenia są niebieskie. W związku z czym mamy trójkę, tym razem nieznajomych. Żadne dwie osoby z tych trzech się nie znają. Tak? Takie prościutkie uzasadnienie pokazuje, że już w grupie sześciu osób, niezależnie od tego, jak wyglądają znajomości, zawsze znajdziemy albo trójkę znajomych, albo trójkę nieznajomych. Dobra? No i to, co tutaj liczyliśmy, to jest jedna z tak zwanych liczb Ramseya. To jest rzecz bardzo dobrze znana w teorii grafów, bardzo klasyczna i troszkę ogólniejsza niż to, o czym powiedziałem do tej pory, bo przez liczbę Ramseya oznaczamy ją przez R od NK i to N i K to są dwa indeksy, które nam mówią, ilu szukamy znajomych bądź ilu szukamy nieznajomych. Więc przez RNK będziemy oznaczać najmniejszą liczbę osób, która nam zagwarantuje, że niezależnie od tego, jak te znajomości się układają, to albo znajdziemy tam N znajomych, czyli grupę N osób, które są wszystkie znajomymi, albo grupę K osób, które są nieznajomymi dla siebie wzajemnie. Żadna z tych K osób nie zna żadnej innej wśród tych K osób. O, i to coś nazywamy liczbą Ramseya. Więc to, co pokazaliśmy do tej pory, to pokazaliśmy, że liczba Ramseya o tych indeksach 3-3 jest po pierwsze co najmniej równa 6, bo pokazaliśmy, że dla 5 osób są takie wzajemne znajomości, które nie gwarantują nam, że znajdziemy tam trójkę znajomych bądź nieznajomych, a z drugiej strony pokazaliśmy, że dla dowolnego układu dowolnych znajomości wśród 6 osób zawsze znajdziemy trójkę albo znajomych, albo nieznajomych. W związku z czym, skoro ta liczba jest większa od 5, a mniejsza równa 6, no to ona musi być równa 6. No, takie prościutkie uzasadnienie tego, że ta liczba jest tyle równa. Ja? No dobrze, to tu jest tak troszkę to opowiedziane na jakby wykorzystując to pojęcie osób, natomiast formalnie no, definiuje się to poprzez oczywiście teorię grafów. Tutaj napisałem taką formalną definicję, nie trzeba koniecznie jakoś bardzo szczegółowo analizować, ale chodzi o to, że przez liczbę Ramseya rozumiemy najmniejszą taką liczbę n, która nam zagwarantuje, że graf, który ma tyle wierzchołków, ile wynosi ta liczba, ze wszystkimi połączeniami między wierzchołkami pokolorowane i te krawędzie pokolorujemy na dwa kolory, czerwony bądź niebieski, to że tam znajdziemy albo podgraf czerwony o n wierzchołkach, albo podgraf niebieski o k wierzchołkach. Tak, czyli znajdziemy te takie maksymalnie jakby skupione osoby, albo n osób, które się wszystkie znają, albo k osób, które się wzajemnie nie znają. Ja? Oczywiście, tak jak można się domyślić, to ta nazwa liczba Ramseya pochodzi od matematyka, który się nazywał Ramsey, bo bardzo jest to ciekawa postać. Niestety tragicznie zmarła, miał raptem 26 lat, kiedy zmarł Frank Ramsey. Jakieś powikłania pooperacyjne wchodziły w grę. Natomiast nie zajmował się wyłącznie matematyką. Zajmował się też ekonomią, filozofią, był dobrym znajomym Wittgensteina, więc no, bardzo ciekawa postać. Szkoda, że tak młodo zmarł. No ale niestety tak mi się przytrafiło, natomiast no, nazwa została do dzisiaj i wszyscy o tym będą pamiętać na długie lata. No dobrze, i problem, który od razu się pojawia w związku z tą definicją jest taki, czy w ogóle te liczby istnieją, bo no, my sobie coś tam zdefiniowaliśmy, napisaliśmy, że to jest ta liczba Ramseya, to jest taka najmniejsza liczba, która ma pewną własność. No dobrze, ale może takich liczb w ogóle nie ma, bo kto nam zagwarantuje, że znaczy, jeśli te liczby są, to jakaś najmniejsza wśród nich jest, bo to są liczby całkowite dodatnie. No ale skąd my w ogóle wiemy, że mamy z czego wybierać, że ta jakaś najmniejsza liczba istnieje, może w ogóle takich liczb nie ma. No i to jest ciekawy problem, który ma bardzo ładne uzasadnienie, bardzo prościutkie, które chciałbym teraz na obrazku pokazać. No ale żeby zacząć, to spróbujmy sobie zrozumieć takie dwie proste równości. To znaczy, co tu jest napisane? To na przykład skupmy się na tej pierwszej, to R od N2 równe N.
No cóż to oznacza? To oznacza, że poszukuję najmniejszej liczby, powiedzmy, że osób, na tych osobach będę się skupiał, czyli poszukujemy najmniejszej liczby osób po wzajemnych różnych znajomościach, która nam zagwarantuje, że w tej grupie znajdziemy albo N znajomych, którzy się wszyscy wzajemnie znają, albo dwójkę nieznajomych, czyli znajdę dwie osoby, które się nie znają. No to dość łatwo sobie uzasadnić, że tą liczbą najmniejszą o tej własności jest N. No bo jeżeli tylko w grafie, w tych połączeniach między osobami będą dwie osoby, które się nie znają, no to od razu te dwie osoby tworzą to, co chciałem. Tworzą taki podgraf niebieski, dwuwierzchołkowy. No więc co zrobić, żeby nie uzyskiwać tych dwóch osób, które się nie znają? No wszystkie pozostałe muszą się znać. Czyli jeżeli odpowiednio dużo tych osób wezmę, które się znają, no to w końcu trafię w tę grupę N osób połączonych ze sobą. Tak? Czyli dopóki biorę graf, który ma mniej wierzchołków niż N, czyli na przykład biorę N minus 1 osób, to mogę wszystkie te N minus 1 osób połączyć ze sobą na czerwono, powiedzieć, że one wszystkie się znają i wtedy nie znajdę ani N osób, które się znają wzajemnie, ani dwóch osób, które się nie znają. No ale jak już dołożę kolejną osobę, tę N-tą, to albo ona zna wszystkich pozostałych i wtedy mamy N osób, które się znają, albo ona nie zna pewnej z pozostałych osób. No i wtedy tworzę dwie osoby, które się nie znają. W związku z czym ta liczba Ramseya z indeksami N2 jest równa N. W ten sam sposób można uzasadnić, że zachodzi ta równość. Tak? Tutaj poszukuję albo dwóch osób, które się znają, albo K osób, które się nie zna. No i w ten sam sposób uzasadniamy, że ta równość zachodzi. I to jest jakby nasza taka baza, punkt wyjścia. I na tej podstawie możemy uzasadnić, że w ogóle liczbę Ramseya to jest coś dobrze zdefiniowanego. Otóż okazuje się, że można, wykorzystując te pierwsze dwie równości, uzasadnić, że liczba Ramseya z takimi indeksami NK jest mniejsza równa sumie dwóch liczb Ramseya z indeksami jakby mniejszymi. Mniejszymi w tym sensie, że jedna ze współrzędnych jest mniejsza. Tak, liczba Ramseya z indeksami NK okazuje się mniejsza niż liczba Ramseya z indeksami, mniejsza równa w sumie liczby Ramseya z indeksami n minus 1k i nk minus 1. Dobra? Przy założeniu, że te dwie liczby są skończone, ale to założenie nie jest takie bez sensu, bo jeżeli mam punkt wyjścia, o tutaj, to na mocy tych dwóch równości mogę sobie jakby przez takie oszacowanie wygenerować skończoność wszystkich pozostałych liczb Ramseya. Czyli to jest jakby mój punkt wyjścia, mam pewne liczby, które są skończone Ramseya i z nich mogę przez tę równość wygenerować skończoność wszystkich pozostałych. No dobrze, więc króciutko zobaczmy, skąd to wynika, że przy założeniu, że te dwie liczby są skończone, dlaczego liczba Ramseya z takimi indeksami też jest skończona. Więc co trzeba zrobić, żeby to uzasadnić? Trzeba po prostu wziąć dowolny graf, który ma tyle wierzchołków, tak? Ma tyle wierzchołków, ile tutaj jest napisane po prawej stronie, to jest jakaś skończona liczba. Czyli zakładam, że mamy graf z tymi wierzchołkami, koloruję wszystkie jego krawędzie na jeden z dwóch kolorów, albo czerwony, albo niebieski i próbuję uzasadnić, że w takim grafie znajdę albo N osób połączonych na czerwono, albo K osób połączonych na niebiesko. Dobra? Więc jak wygląda takie uzasadnienie? Więc wybierzmy sobie dowolną z tych osób, tak? Te wszystkie kropeczki oznaczają liczbę wierzchołków w tym grafie, wybieram sobie dowolny wierzchołek w tym grafie, jedną z tych osób jakby wydzielam i dzielę wszystkie pozostałe na dwie kategorie. Na te, które są znajomymi tej mojej wybranej osoby i te, które są nieznajomymi dla tej wybranej osoby. Oczywiście wszystkie te pozostałe tutaj osoby są jakoś między sobą połączone, ale mnie to na razie nie interesuje. Na razie mówię tylko tyle, że ta jedna osoba zna tę i nie zna tych. Dobra? Powiedzmy, że ten zbiór na górze tych znajomych to jest zbiór A, zbiór nieznajomych, niech to będzie zbiór B. Dobra? I zobaczmy, że ponieważ z tego całego grafu wyrzuciłem na razie tutaj na bok tylko jedną osobę, no to tutaj w tych pozostałych grupach dwóch razem jest dokładnie tyle wierzchołków, jest dokładnie tyle osób. Tak? Cały graf miał tyle wierzchołków, ta suma. Jak odrzucę jedną, to muszę tylko odjąć jedną. No ale teraz, jeżeli te dwa zbiory łącznie mają tyle elementów, tak, mają tyle wierzchołków, to musi zajść jeden z dwóch przypadków. Albo liczebność tego zbioru A, liczebność oznaczam sobie w takich wartościach bezwzględnych, albo liczebność zbioru A jest równa co najmniej tej liczbie, albo liczebność zbioru B jest równa co najmniej tej drugiej liczbie.
Bo gdyby A, liczebność A była mniejsza niż ta liczba, a liczebność B była mniejsza niż ta liczba, to ich suma nie mogłaby być równa tyle. Byłaby co najwyżej równa to plus to minus 2, a jest równa minus 1, więc co najmniej jedna z tych liczb, albo liczebność A, albo liczebność B, musi być większa od tych liczb. Ale to już jest prawie koniec, bo przypadki są symetryczne, więc wystarczy rozważyć jeden z nich. Jeżeli na przykład liczebność zbioru A jest większa od tej liczby, to co to znaczy, że w tym zbiorze, o tutaj, jest co najmniej tyle wierzchołków, ile wynosi ta liczba Ramseya. Ale ta liczba Ramseya mówi nam, że w tej części A, tylko w tej części górnej, tutaj, znajdziemy albo n minus 1 znajomych, albo k nieznajomych. No to jeżeli znajdziemy k nieznajomych, to koniec zadania, tego poszukiwaliśmy, albo znajdziemy n minus 1 znajomych. Ale jeżeli tutaj jest n minus 1 znajomych, no to dołączając jeszcze tę jedną osobę, którą wyrzuciliśmy na początku, ona jest znajomym wszystkich tych osób, które są tutaj. Tak więc dorzucając do tych n minus 1 znajomych w A tę jedną osobę, stworzymy grupę n osób, które się wzajemnie znają. Tak, czyli albo w A znajdziemy podgraf czerwony o n minus 1 wierzchołkach, albo podgraf niebieski o k wierzchołkach. Jeżeli to mamy podgraf niebieski o k wierzchołkach, to koniec, a jeżeli mamy podgraf czerwony o n minus 1 wierzchołkach, to dorzucamy n ty wierzchołek i mamy podgraf w całym grafie złożony z podgraf czerwony na n wierzchołkach. No i to jest koniec takiego krótkiego uzasadnienia tego, że liczby Ramseya są skończone. Dobra? Istnieje. No dobrze, ale czy my coś więcej o nich wiemy? No to, co pokazaliśmy, to to, że ta trzecia liczba Ramseya, tak zwana trzecia liczba Ramseya, jest równa 6. Dużo bardziej skomplikowane, ale też takie do przyjęcia jest uzasadnienie tego, że liczba Ramseya z indeksami 4,4 jest równa 18. To jest oczywiście dużo bardziej skomplikowane, dużo więcej tych przypadków trzeba tam rozważać, no ale jak najbardziej do zrobienia. To tak pewnie pierwsza połowa XX wieku, czy może około połowy XX wieku, to są takie formalnie spisane dowody tego faktu. Natomiast, co ciekawe, już na przykład piątej liczby Ramseya, tego R55, nie znamy dokładnie. Znamy pewne oszacowania. Wiemy, że ta liczba jest większa równa 43, mniejsza równa 48. Ale ile jest dokładnie równa, tego nie wiemy, co jest, wydaje się, bardzo zaskakujące, bo to są przecież bardzo małe liczby. Mamy zbiór osób między 43 a 48, różne połączenia, różne znajomości. No i trzeba tylko stwierdzić, tam jest piątka znajomych, czy może jest piątka nieznajomych. Tak? Czy wystarcza 43, czy może trzeba więcej tych osób? Tego już nie wiemy. Znamy tylko takie dość grube oszacowanie. Więc dlaczego to jest trudne? No i tu trochę wracamy do pierwszego referatu, którego dzisiaj wysłuchaliśmy, bo tych kolorowań jest po prostu za dużo. To, że graf ma nie za dużo wierzchołków, to, że graf ma 43 wierzchołki, to nie jest dużo. Ale jeśli chcemy je jeszcze kolorować, to tych różnych kolorowań niestety może być bardzo dużo. No i dlatego powiedzmy grafu o 43 wierzchołkach różnych kolorowań no jest mniej więcej tyle, tak? Czyli to jest tam liczba, no, która ma 272 cyfry. No to żaden współczesny komputer tego nie sprawdzi. Nawet komputer kwantowy, gdyby istniał, to też tutaj nie za bardzo pomoże. Tak, gdybyśmy mieli praktycznie w domu, tak, komputer kwantowy, to nadal niczym nie pomoże. Tych przypadków jest po prostu za dużo. Nie ma żadnej metody, która by mogła to sprowadzić do mniejszej, sensownej liczby przypadków. Oczywiście to nie jest tak, że trzeba wszystkie te kolorowania sprawdzać, można pewne kolorowania grupować, jakby uznawać, że one są podobne i robić to szybciej, ale to nadal nie pomaga. Nadal to w niczym nie pomaga, to jest nadal problem bardzo obliczeniowo trudny. Dobra? To, co wiemy, można zebrać w jakiejś tam tabelce. Jak ktoś jest zainteresowany, to w Wikipedii można znaleźć taką tabelkę ze wszystkimi współczesnymi oszacowaniami liczb Ramseya. Ja skupiałem się głównie na tej przekątnej, czyli liczbach Ramseya w postaci RNN, ale oczywiście te inne też jakoś tam można sobie szacować. Tutaj dolna ta część tabelki nie jest uzupełniona, bo po prostu ta tabelka jest symetryczna względem przekątnej, więc można po prostu wziąć te wartości z góry tabelki i będzie dobrze. Możemy chociażby zobaczyć, że dla liczby Ramseya R1010, no to ten rozrzut jest bardzo duży. Minimalna, którą mamy, to 798, na górna granica to ponad 23 tysiące, więc no naprawdę mnóstwo miejsca w środku. No dobrze, i kończąc, chciałem wrócić do tego pytania z początku referatu, z tytułu referatu, czyli czy atakować, bo skąd ono się wzięło? Więc wzięło się od bardzo znanego matematyka Paula Ardesha. Jeśli ktoś o nim nie słyszał, polecam poczytać. Bardzo ciekawa postać, bardzo barwna,
naprawdę bardzo ciekawy człowiek. Jeśli ktoś lubi czytać biografię, bardzo polecam. No i on uwielbiał problemy kombinatoryczne. Liczby Ramseya to był jeden z jego ulubionych tematów. No i on takie pytanie postawił, czy taką może anegdotę. Więc wyobraźmy sobie, że jest jakaś obca cywilizacja, która jest znacznie potężniejsza od naszej, dużo bardziej rozwinięta. No i przylatuje sobie do nas, grozi nam, że zniszczy Ziemię, no chyba, że podamy jej wartość tej piątej liczby Ramseya, czyli tej między 43 a 48. Tak, jeśli podamy prawidłową odpowiedź, no to nas nie zniszczą. No i Erdős powiedział, że no w takiej sytuacji, gdyby tak się stało, no to należałoby zaangażować wszelkie środki możliwe, które mamy dostępne na Ziemi, wszelkie komputery, wszelkich matematyków, informatyków, no po prostu wszystkich ludzi, którzy na Ziemi żyją i powinniśmy spróbować tę liczbę znaleźć. Może by się udało. Natomiast gdyby ci sami obcy chcieli, żebyśmy jej podali wartość R66, no to już lepiej zaatakować tych obcych. Mimo, że przegramy, mimo, żeby nas zniszczyli, to mamy większą szansę z tymi obcymi, niż mamy szansę znaleźć dokładną wartość szóstej liczby Ramseya. Tak? I Erdős to powiedział ładnych kilkadziesiąt lat temu i chyba nic się nie zmieniło. Rozwój informatyki nie spowodował, że jakby potrafimy szybciej liczby Ramseya znajdować. Jest po prostu za dużo przypadków. To nawet nie jest złożoność wykładnicza to, co musimy tutaj zrobić. Ta złożoność to jest jakby 2 do n kwadrat. To jest jeszcze gorsze, tak? To jest jakby złożoność nadwykładnicza. Dobra, więc na tym chciałbym skończyć. Bardzo dziękuję.